wielu z nas myśli o tym, żeby zabudować sobie kampera, żeby kupić jakąś bazę w postaci blaszaka, czy to Fiata Ducato, czy Mercedesa Sprintera, czy inny pojazd i albo samodzielnie zabudować go, albo zlecić go specjalistycznej firmie. My właśnie dzisiaj jesteśmy w takiej firmie. Tą firmą jest Balkan Kolbuda. Obok mnie jest Krzysztof Lubian, dyrektor odpowiedzialny za produkcję tych pojazdów, które właśnie zamówicie. Krzysztof, witam serdecznie. Chcielibyśmy Wam dzisiaj w tym odcinku pokazać poszczególne etapy zabudowy. Jak to wygląda? Trochę nam pracownicy przeszkadzają, ale wiadomo, w tym zakładzie się produkuje, a nie tylko ogląda. Zgadza się. Tak jak widzimy, tutaj stoją za nami gotowe pojazdy do zabudowy. Zaczynamy od izolacji pojazdu, po wycięciu okien, po zamontowaniu ławek homologowanych. Auto wjeżdża do nas na tutaj tą halę już wykończeniową, po zamontowaniu okien wszystkiego. Ja daję rozpiskę, sprawdzam specyfikację, jaki kolor materiałów jest do zamontowania, także do jakie urządzenia wchodzą na pojazd. Tutaj konsultuję się z wykonawcą tego pojazdu, z pracownikiem, który będzie się zajmował to i od A do Z jedziemy punkt po punkcie. Dobrze, czyli tutaj mamy etap taki, że zostały wycięte otwory i wstawione drzwi. Tak jest, okna, drzwi, będzie za chwilę izolacja położona w tamtym. No właśnie, zaraz pokażemy, może przejdziemy do tego, jak to wygląda, bo na forach różnych, na naszej grupie wielokrotnie spotykałem się z dyskusją, jak zaizolować pojazd. No i tutaj mamy chyba od razu odpowiedź, jak to robią profesjonaliści. Krzysztof, jakie materiały używacie do... Tak, mamy dwa gatunki materiałów do ocieplania tego pojazdu. Jest fajny AluFox termoizolacja i też Arma Flex XPS 19. Używamy dwóch gatunków do ocieplania pojazdu. Na taki pojazd idzie około 27 metrów kwadratowych tego ocieplania, także no tutaj nie jest tego mało. Ale to od razu waga, nie? Tak, od razu waga. AluFox jest lżejszym materiałem, ArmaFlex jest cięższym. Wszystkie są... chyba różne właściwości izolacyjne? Izolacyjne, tak. No, bardzo są podobne, no ale no, jak im więcej klient widzi, że coś tam jest opchane grubiej, no to myśli, że będzie mu cieplej, co też nie jest prawdą, prawda? Taki sprinter ma dużo mostków termicznych, to samochód musi oddychać, także to nie jest tak, że ja nie mogę go szczelnie zamknąć, żeby on po prostu, bo wszystko będzie parować, będzie kisić się za tapicerką, także tego tak szczelnie nie można zamykać. Czyli pianki, czy to otwarto-komórkowe, czy zamknięto-komórkowe nie stosujecie na tryskowej? Nie, były zapytania przez klientów. Panie Krzysztofie, czy pan mi go wypsika pianą i taką purę, ja mówię, nie, niestety nie. Widziałem, taki klient raz coś takiego zrobił i widziałem, jak powciągało całą blachę od zewnątrz, nie? Także to był no, strzał w kolano, ale no... Wszystko idzie później, wiadomo. No, także lepiej opierać się na wiedzy i doświadczeniu takich właśnie specjalistycznych firm. Tak, staramy się to naprawdę izolować tak w miarę, że no, po prostu, żeby te kampery nie jeździły tylko na południu Europy, a zarazem na północy. Wiadomo, Szwecja, Norwegia, Finlandia, są tam niskie temperatury. Tak. Miałem klientów, którzy no, też pozamarzały rurki i po to i tamto. No, staramy się jakoś i zbiorniki ostatnio nawet na wodę szarą izolujemy tym właśnie materiałem ocieplającym. Dodatkowo, oprócz... Plus maty jakieś plus elektryczne. Maty. Nie, my nie stosujemy mat, nie stosujemy grzałki do zewnątrz na 30 lat i grzałki do szarej wody, prawda? Stosujemy. No dobrze, to się sprawdza. Czyli tak, czyli tutaj już mamy etap okna, już jest gotowanie pod zabudowę, ocieplony jest, zaizolowana jest ta bryła od środka. Tak, będzie izolacja podłogi i wtedy zaczynamy, tak jak kolega tam przygotowuje ławkę i na tym przyjdzie podłoga, też około 4 cm z tyrodurem wyłożona, na to sklejka, na to wykładzina PCV lub i wykładzina zwykła tekstylna, co klient sobie wybierze i wtedy zaczynamy budowę samochodu. No dobrze, to przejdźmy do kolejnego, jesteśmy w tej oto komfortowej sytuacji, że tutaj jest ciągła produkcja, 9 kamperów jednocześnie jest produkowanych, a zatem możemy zobaczyć kampery w różnym etapie zabudowy, nie? Tak, tutaj właśnie jesteśmy tutaj na ukończeniu też pod klienta zabudowę. Tu właśnie chciałem powiedzieć o tej podłodze, że już jest położona izolacja na podłogę, ten samochód też został wyizolowany. Jesteśmy na etapie, można powiedzieć, końcowym. Białe wnętrze, jasne, połączone z zielonymi jakimiś frontami, no to już jest wybór klienta. Jestem na etapie końcowym, zajęło mi to około 4 tygodni od A do Z, od samego początku do właśnie do końca.
fajne materiały. Miękka tapicerka. Miękka tapicerka, tak, bo tak. Materiał może być jako skóra, może być materiał, może być inny zastosowany na ścianach. Tutaj klient wybrał jednolite wszystko, sufit i ściany w jednym kolorze. Dosyć ciekawe, tak jak wspomniałem, tutaj jest osobna bateria, duży piekarnik Tedforda, właśnie, nowość. Właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, tak, właśnie, że jest piekarnik. Tak, duży piekarnik, bo będzie butla gazowa też zamontowana pod spodem, ten zbiornik, także tutaj gazu i truma będzie gazowa założona, także tutaj, żeby gazu nam nie zabrakło po prostu. Tak? Dobrze, z czystej ciekawości, co tutaj będzie? Tu będzie zbiornik na wodę jest zamontowany, 110 litrów na wodę czystą. Po prostu... Tak, zabudowany, żeby było do niego wejście. Mamy zbiorniki nasze dedykowane, od nas można takich zbiorników sobie zakupić. My wyprodukowaliśmy, zrobiliśmy matrycę, gdzie firma dla nas z Polski produkuje takie zbiorniki. Aha, teraz czyli mamy takie na gotowe pod wasz projekt. Tak, z naszym logo, pod nasz projekt, 110 litrów wody czystej, 86 szarej pod spodem, prawda? No, tak to wygląda, nie? Jak dla takiego tutaj, busa to tutaj jest zupełnie wystarczy. I tutaj na tym etapie już mamy zaizolowany pojazd, wszystkie otwory okienne już. Tak, poprowadzona elektryka, wszystko jest tak jak po prostu powinno być. Zabudowa meblowa już jest skończona, co tutaj jeszcze pozostaje do zrobienia? No taka no, kosmetyka, no, założenie frontu, założenie szufla, założenie karga, kuchenki, podłączenie, sprawdzenie później szczelności instalacji gazowej, zalanie go wodą, no, sprawdzenie gazu, ogrzewania wszystkiego. Ja się tym zajmuję zawsze, mamy taką, chcemy sobie zrobić taką, teraz mam plan na przygotować taką checklistę, przyjęcie po prostu, punkt po punkcie wyszczególnić, co, wiem gdzie jest bolączka w budowaniu pojazdu, trzeba to po prostu posprawdzać, żeby no, nie było niespodzianek, żeby tak. Przy wydaniu pojazdu. I tutaj też trzeba powiedzieć, że wszystkie wasze zabudowy są homologowane, używacie wszystkich homologowanych siedzeń. Tak. Współpracujecie jest... i macie swój projekt siedzeń, tak? Tak, tak, swoją... mamy dwie ławki, mamy dwie ławki przygotowane na rozsuwaną, całą ławkę. Wszystko no, nie odbędzie się bez metody gdzieś tam warsztatowej. Wszystko jest zrobione na homologacji lub na sprawozdaniach, na dopuszczeniu jednostkowym, jak przy Fiacie, Citroenie, Peugeotie, a resztę na Mana i Mercedesa. Posiadamy homologację całopojazdową, na której się opieramy, na którą żeśmy sobie przez ten czas, cały długi okres czasu wypracowali. Co roku mamy audyt roczny, sprawdzają nasze samochody, jak są zabudowane, czy wypełniamy dobrze dokumenty, czy no, po prostu jeżeli pojazd jest niezarejestrowany, my jako firma Balkan wystawiamy CLC drugiego etapu zabudowy i na tych dokumentach... Na podstawie tego może być pojazd zarejestrowany. Oczywiście, tak? Jako specjalny, bo kupujemy samochód... Zmiana kategorii. Zmiana kategorii, bo samochód jaki kupujemy nowy jest samochodem ciężarowym. My zmieniamy mu kategorię na samochód specjalny kempingowy. Jest to wszystko po mojej stronie, po Państwa stronie jest tylko pójście do urzędu z moimi dokumentami i zarejestrowanie pojazdu. Na tej zasadzie, tak to dobrze, działa. Ile jeszcze pozostaje, ile czasu jeszcze potrzebujecie, aby ja tutaj całkowicie wykończyć? Tutaj potrzebuję 4 dni jeszcze. Jeszcze 4 dni, 4 dni i pojazd może wyjechać do klienta. Tak, i w przyszłym tygodniu, no akurat tu jest klient z Trójmiasta, w przyszłym tygodniu mamy taki plan, żeby go już odebrał. Tak, Krzysztof, powiedz jeszcze, ile kosztuje, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na zabudowę tego pojazdu, biorąc pod uwagę, że klient przyjeżdża własnym pojazdem do ciebie. No i chcę zabudować, wiadomo, że może to być olbrzymia rozpiętość, ale tak standardowo ile klienci u ciebie wydają? W granicach 135 do 147 tysięcy netto za zabudowę, można praktycznie powiedzieć od A do Z. 135 tysięcy netto jest to zabudowa bez dachu, od 135 tysięcy bez dachu, od 148 z naszym podniesionym dachem, tak jak tutaj widać na tym manie. No właśnie, warto na to, tak. To pokazać, ponieważ macie bardzo fajny projekt, piękną bryłę tego dachu, dzięki temu, o ile podnosicie pojazd? Około 30 cm. No to już tak, jest. Tak, w tym momencie taki man tutaj 4x4, co stoi, to jest 2,97 z oknami ze wszystkim, także to do 3 metrów się mieścimy. Mówię, wyceny są stricte indywidualnie. Bardzo wiadomo. Mnie się pyta, dzwoni ludzi, pan na stronie nie posiada ceny. Ja mówię, tylko wszystko dlatego, że jeden klient nie chce markizy, drugi nie chce stopnia, trzeci chce diesel, czwarty chce gazową drumę, a piąty w ogóle nie chce ogrzewania, tylko same meble. Więc u nas można zrobić wszystko i każda oferta jest przygotowywana zupełnie indywidualnie. Także no... I myślę, że tutaj to jest wielkim wyróżnikiem firmy Balkan, że my tutaj możemy zabudować pojazd, który spełni nasze oczekiwania i którym zrealizujemy jakby swoją koncepcję na zabudowę, a nie zdamy się na to, co nam wyprodukowała fabryka bez naszych jakichś takich wskazówek. Tak jest, zgadza się, tu masz słuszną rację, robimy tak jak mówię, podchodzimy do klienta tylko i wyłącznie indywidualnie.
staramy się to jakoś tak no, ubrać w całość, żeby to miało jakoś, jakiś wygląd, jakieś ręce i nogi, żeby po prostu człowiek był zadowolony, że robi pod siebie. Po prostu robi pod siebie ten samochód. A zatem jeżeli macie w planach zabudowę pojazdu, chcecie to zlecić jakiejś firmie, zapraszamy do Kolbud, do firmy Balkan. Krzysztof z pewnością podzieli się swoim doświadczeniem, da wam wiele wskazówek i oczywiście uwzględni wszystkie wasze potrzeby i oczekiwania. Tak jest, zgadza się, tak to wygląda. Tak jak mówisz, będzie zrobione. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki bardzo. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, łapka w górę i zapraszamy na kolejne nasze materiały.